Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Mobilnej Akademii Technicznej NTN SNR. Nazywam się Andrzej Kowalski i jak zawsze chciałbym podzielić się z Wami swoimi doświadczeniami, tym razem dotyczącymi pomp wody w układach pasowych rozrządu. Jak sami doskonale wiecie, pompa wody jest jednym z ważniejszych elementów zarówno dla układu rozrządu, jak i dla samego układu chłodzenia silnika. Niestety nieprawidłowa eksploatacja tego elementu bardzo często doprowadza do jego poważnych awarii. Dziś opowiem Wam na przykładzie najczęściej zgłaszanych problemów, jak można uniknąć poważnych awarii silnika, o których wcześniej wspomniałem. Bardzo często zgłaszanym uszkodzeniem jest uszkodzenie wirnika. Może ono być spowodowane zarówno nieprawidłowym obchodzeniem się z pompą, jak i chociażby błędami montażowymi. Aby uniknąć tego typu problemów, zawsze należy stosować się do zaleceń producenta. Bardzo często zdarza się, że pompa wody, a raczej łożysko, które znajduje się wewnątrz, zostaje uszkodzone. Uszkodzenie wynikające z użycia nieprawidłowego środka uszczelniającego, w tym wypadku silikonu. Pamiętajcie, iż użycie zbyt dużej ilości silikonu może doprowadzić do jego ingerencji do płynu chłodniczego. Co za tym idzie, zostanie on wprowadzony do wewnątrz łożyska igiełkowego i spowoduje jego bardzo szybką degradację. Łożysko zaczyna się przegrzewać, w efekcie zaciera się i pompa nie jest w stanie w dalszym ciągu pracować sprawnie. Bardzo często zdarza się, iż w układzie chłodzenia zamiast płynu chłodniczego jest zastosowana zwykła woda. Woda, która doprowadza do szybkiej degradacji pompy wody. Korozja pojawiająca się zarówno na obudowie, jak i wewnątrz kasety pompy wody doprowadza do jej bardzo szybkiego zniszczenia. Co za tym idzie, należy pamiętać, aby zawsze pompa mogła współpracować z odpowiednim czynnikiem chłodzącym. Zdarzają się także sygnały, iż w nowych pompach wody po naprawdę niewielkim przebiegu w okolicach 3, 4, czasami 5 tysięcy kilometrów pojawiają się wycieki. Specyficzna konstrukcja uszczelnienia pomp wody marki SNR opiera się na zastosowaniu dodatkowego uszczelniacza ceramicznego. Uszczelniacz ten powoduje, iż trwałość pompy wody jest zdecydowanie wyższa. Dlatego też można zastosować tego typu pompy w układach długoprzebiegowych i z tego korzystają producenci na pierwszym montażu. Problem z wyciekami płynu chłodzącego pojawia się tylko wtedy, gdy pompa wody pracuje z nieprawidłowym chłodziwem, to jest wodą lub bez niego. Dlatego też pompa wody z dodatkowym uszczelnieniem ceramicznym nie może pracować na sucho, gdyż doprowadza to do jej bardzo szybkiej degradacji. Jak zawsze na zakończenie chciałbym zachęcić Was do skorzystania z naszej aplikacji mobilnej TechScanner. Możecie w niej znaleźć bardzo dużo przydatnych informacji. Możecie w niej znaleźć zarówno momenty dokręcania określonych połączeń wintowych, jak i dokładne wymiary czy też zdjęcia konkretnych referencji. Dodatkowo instrukcje montażu dotyczące konkretnych referencji ułatwią Wam codzienną pracę. Za dziś serdecznie Wam dziękuję i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Mobilnej Akademii Technicznej NTN SNR.